Juliusz Letniowski jest z nami po meczu pucharowym z Legią Warszawa. Julek, dzisiaj zostawiłeś na boisku sporo serducha, bramka, dużo walki, ale czegoś nam zabrakło. Czego? No Na pewno, na pewno może takiego doświadczenia chłodnej głowy w polu karnym, bo te sytuacje mieliśmy, myślę trochę zanerwowo w niektórych sytuacjach się zachowywaliśmy, bo, bo mogliśmy te sytuacje wykorzystać na bramki i pewnie tego zabrakło. No z takim zespołem jak Legio, Legia no to nie można popełniać y, za dużo błędów, no bo jak widzimy w pierwszej lidze może, może te zespoły nie wykorzystają sytuacji, ale no taka Legia jest niewybaczalna i, i no to co miała to strzeliła. W tej sytuacji bramkowej pokazałeś wielką pewność siebie, bo najpierw wyłuskałeś piłkę, co by nie mówić spod nóg reprezentanta Polski, później jeszcze poszedłeś za ciosem, już można powiedzieć, że ta forma, ta dyspozycja, w której jesteś obecnie, to, to już jest ten Juliusz Letniowski, którego pamiętamy z występów w innych klubach w Ekstraklasie, a może nawet lepszy? A no Na pewno, na pewno coraz lepiej się czuję, tak naprawdę nic mnie nie boli, trenuję z drużyną już czwarty tydzień w sumie i, i, i no fajnie się czuję i widzę, że robię postępy. Na pewno drużyna fajnie zagrała, ten styl jest pode mnie, czuję to tutaj, także tylko się cieszyć i ciężej pracować i skupić się teraz na lidze, to nam zostaje. Puchar już niestety za nami, ale tak jak mówisz, przed nami mecz ligowy z Pogonią Siedlce. Bardzo mało czasu, bo już w niedzielę o godzinie 12, Dacie radę się zregenerować na to spotkanie? No na pewno, na pewno terminarz jest taki jest, ale, ale myślę, że, że damy radę. Też mamy świetny, świetną ławkę rezerwowych w tym meczu. Chłopaki pokazali no co ich stać i i tak naprawdę kto nie zagra z pogoniem siedce do taką samą jakość jaką dają chłopacy którzy wyszli na przykład dzisiaj w pierwszym składzie także na pewno będą jakieś rotacje i ale uważam że jakość zostanie podtrzymana dzięki i powodzenia w kolejnych meczach